Cześć wszystkim, dzisiaj mówię o piłkarzach, którzy nie pojadą na mundial ze względu na kontuzję. Kontuzja im uniemożliwi tak naprawdę wyjazd na mundial, a przecież mundial to jest jedno z marzeń większości piłkarzy, tak? Też świetne tak naprawdę okno wystawowe dla wielu piłkarzy, gdzie mogą się zaprezentować z dobrej strony. No i później angaż do lepszego klubu, lepiej płatna tutaj praca, pensja. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mistrzostwa Świata, Mundial w Rosji. Chyba nie ma tak naprawdę lepszej okazji, szansy na to, żeby się zaprezentować skautom, trenerom, selekcjonerom. Wszystkie oczy praktycznie całego świata, a już tym bardziej świadka piłkarskiego tutaj, no świadka, to zabrzmiało jak świadek przestępczy. No świata piłkarskiego, tak, są skierowane na właśnie Mundial, na Mistrzostwa Świata w Rosji. Wtedy można się zaprezentować. I kto nie pojedzie, kto tak naprawdę jest tym pechowcem? Zacznijmy od zawodnika tutaj, według mnie, którego pewien znak zapytania, ale który na dobrą sprawę nie powinien pojechać. Jest to Manuel Neuer. Co prawda on znalazł się w tej kadrze tutaj selekcjonera tutaj Niemiec. Natomiast wiemy, że Neuer praktycznie jest kontuzjowany od września tamtego roku. Złamana kość śródstopia do praktycznie teraz, no coś niebywałego. Bayern, tak potężny klub, tak bogaty, nie potrafi tutaj kontuzji, która chociażby teraz ma Neymar, tak, ale Neymar ją wyleczy do Mistrzostw Świata, ale Neymar miał ją w lutym, tą kontuzję, natomiast Neuer, tam się też po prostu posypała głowa, trener, znaczy stracił pracę w klubie, lekarz Bayernie, no bo źle był coś, po prostu było coś nie tak z prowadzeniem Neuera, jeśli chodzi o opiekę medyczną, że tak długo się leczył. Oczywiście lekarz odszedł, bo powiedział, że będzie prowadził własną prywatną praktykę lekarską. Natomiast Neuer może pojechać na mistrzostwa. Jest to być może takie grzecznościowe zaproszenie, ale szanse na to są małe, tak? Ponieważ no, tyle czasu praktycznie nie grał i w klubie swoim, ponad pół roku, prawie 9 miesięcy, tak? I tutaj w reprezentacji, no, Mistrzostwa Świata, to trzeba być absolutnie w topowej formie. Kolejnym zawodnikiem to jest zawodnik tutaj, to jest Dani Alves. Jest to zawodnik PSG, który nie pojedzie z reprezentacją Brazylii na Mistrzostwa Świata, dlatego że miał kontuzję. Następnym zawodnikiem jest tutaj Jacek Góralski. Oczywiście nikt mu nie życzy tego, żeby nie pojechał, ale niestety podczas treningu tutaj reprezentacji Polski, podczas tutaj praktycznie takiego meczu sparingowego, doznał kontuzji barku. Ten bark mu wleciał, tak można powiedzieć. No jest to bardzo bolesna tak naprawdę kontuzja. Oczywiście pewnie będzie na zaszczykach, natomiast na dobrą sprawę, no, trzeba pamiętać, że Mistrzostwa Świata to jest praktycznie obciążenie na pełnych obrotach, więc małe są szanse, żeby wystąpił, ale życzymy mu jak najlepiej. Następnie mamy Sergio Romero, bramkarz Argentyny, który także nie wystąpi. Ten po prostu zawodnik nie wystąpi, ponieważ ma kontuzję kolana. Kolejnym zawodnikiem jest to Laurent Koscielny, więc zawodnik, który ma polskie korzenia, nie wystąpi on w reprezentacji Francji. Także zmaga się on z kontuzją, praktycznie ta kontuzja wyeliminuje go z gry na pół roku. Następnym zawodnikiem jest Chamberlain, Alex Chamberlain, kluczowa tak naprawdę postać, kluczowy zawodnik Liverpoolu, który nie wystąpi na Mistrzostwa Świata, na Mundialu w Rosji, nie będzie grał w reprezentacji Anglii, dlatego że ma po prostu kontuzję. Ostatnio mogliśmy w mediach społecznościowych zobaczyć takie zdjęcie, no, na dobrą sprawę szokujące. Młody zawodnik, młody piłkarz, który zaraz miałby grać Ligę Mistrzów, finał Ligi Mistrzów, Liverpool kontra Real Madrid, a on jest po prostu przykuty do łóżka, leży w szpitalu, no i tutaj ma kontuzję, tak, musi się leczyć. No i Alex Chamberlain właśnie nie wystąpi na Mistrzostwa Świata. Następnym zawodnikiem, który nie pojedzie na mundial ze względu na kontuzję, to jest Sigurdsson. Jest to zawodnik Islandii. Co prawda zawodnik ten dostał powołanie, aczkolwiek no, ma kontuzję, która praktycznie uniemożliwi mu występ na tych Mistrzostwach Świata. Także widać, że sporo z tych zawodników, którzy mają problemy z kontuzją, którzy się borykają tak naprawdę z kontuzjami. Oczywiście
oczywiście lekarze klubowi oraz tutaj cały sztab szkoleniowy próbują wszystko robić, żeby postawić tych zawodników na nogi, no ale wiemy, że kontuzja tak naprawdę nie wybiera, tak, kontuzja nie wybiera. Ostatnio mówiło się o kontuzji tutaj Neymara, który także miał złamaną kość śródstopia, nawet do tego stopnia, że opuścił Europę, pojechał do Brazylii, tam do swojego domu, tak, i tam się leczył, tam spędzał czas. Natomiast mówi się, że tutaj Neymar będzie w pełni formy na Mistrzostwach Świata, więc widzimy, że Neuer leczy się praktycznie od września, a Neymar, który miał kontuzję bodajże w lutym, pod koniec lutego, dzisiaj się wyliże praktycznie całkowicie z tej kontuzji. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.